Nazywam się Julia Kosińska i wraz z Mateuszem Malikowskim. Dzień dobry. I Kaliną Wiśniewską. Cześć, ja jestem Kalina. Jesteśmy absolwentami uniwersyteckiego liceum ogólnokształcącego w Toruniu, a ja sama pochodzę z Działdowa. Ja również. Chcielibyśmy wam przedstawić projekt pod tytułem Crush the Living's Ecological Anti-Pollution Reactor w skrócie CLEAR, którego opiekunem naukowym jest dr habilitowany Marek Wiśniewski. Zajęliśmy się oczyszczaniem wody, tej, której stan pokazują badania i w Polsce, i na świecie jest coraz gorszy. Woda jest coraz bardziej zanieczyszczona, a konwencjonalne metody nie są sobie w stanie poradzić z różnego typu zanieczyszczeniami organicznymi. My właśnie się skupiliśmy na tych organicznych zanieczyszczeniach, głównie na lekach, ponieważ temat ten jest rzadko podejmowany i mało znany. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, leki przez nas spożywane nie są w pełni metabolizowane, trafiają do ścieków, tam zanieczyszczają wodę, czy też nieprawidłowo utylizujemy leki w gospodarstwach domowych, co powoduje większe i większe zanieczyszczenia. W odpowiedzi na to zbudowaliśmy reaktor. Reaktor jest urządzeniem, które rozkłada cząsteczki związków organicznych. W związku z tym, że nasz reaktor jest przepływowy, rozdrobnienie ziaren powoduje, że nie musimy mieszać roztworu, ponieważ robi to on samoistnie w wyniku przepływu. Fotokatalizator wzbudza się z wydzieleniem wolnego elektronu, który jest przekazywany do roztworu wodnego. Tam z kolei postępuje wytworzenie się rodników hydroksylowych i anionorodników tlenowych. Kiedy cząsteczka organiczna, którą chcemy usunąć, spotyka się z rodnikiem, następuje fotoutlenianie tejże cząsteczki. Domyślnie proces ten prowadzi do powstania wody i dwutlenku węgla oraz prostych związków, np. siarkowodoru czy samej siarki. Przez cały czas ulepszamy nasz reaktor. Musimy ratować naszą wodę. Rośliny o wiele bardziej reagowały na wodę oczyszczaną przez nasz reaktor i były bardzo podobne do próby zerowej. Pierwszym pomysłem, który nam przychodzi do głowy, gdzie można wykorzystać nasz reaktor, to oczywiście oczyszczalnie ścieków. Nasz projekt jest odpowiedzią na coraz bardziej wzrastające zanieczyszczenie w środowisku.